Bardzo dziękuję za te zasłużone brawa. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak mało pamiętamy ze szkoły. Bo faktycznie, gdy dokonamy taki krótki rachunek sumienia, to okaże się, że chwilę po zakończeniu tej edukacji szkolnej my do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki był przebieg grecko-perskich wojen, nie potrafimy obliczyć masy molowej, nie potrafimy nawet podać budowy komórkowej tego osławionego pantofelka. I faktycznie, śmiało możemy powiedzieć, że to nie jest być może taka nienormalna sprawa, bo jednak nie są to jakieś szczególnie użyteczne i przydatne informacje, ale pojawia się główne pytanie, o jakiej skali problemu my w ogóle mówimy. I to zbadał profesor psychologii kognitywnej na Uniwersytecie w Memphis, Art Grisser, który przyjrzał się temu, co zostaje uczniom w głowach po, uwaga, tygodniu zapoznania się z jakąś lekcją. I wtedy okazało się, że mniej więcej mniej niż 10% wszystkich informacji w ogóle w tych głowach zostaje. I teraz zobaczcie, my mówimy o czymś, co jest po tygodniu i mówimy o sytuacji takiej, w której jest to mniej niż 10%, więc nie możemy oczekiwać wielkich cudów po paru latach od wyjścia ze szkoły. I oczywiście, pomimo tego, że to jest smutna sytuacja, to ona przede wszystkim nie jest normalna. A to dlatego, że uczyliśmy się tych informacji czasami parę razy, dlatego że mieliśmy w czasie kilku różnych klas te same rzeczy omawiane i to jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, że wielu z nas w ogóle na sprawdzianach z tych rzeczy otrzymywało piątki, dobre oceny, a później ta wiedza tak czy inaczej, jak to powietrze z balonika uchodzi i tego po prostu nie mamy. I oczywiście moglibyśmy teraz spłakać nad rozlanym mlekiem, ale ja jestem tutaj po to, żebyśmy szukali rozwiązania, nie problemów i zastanówmy się przede wszystkim dlaczego, o co chodzi. I rzeczywiście taką najbardziej intuicyjną odpowiedzią byłoby to, że właśnie po pierwsze jest to wiedza bezużyteczna, po drugie jest to wiedza narzucona z zewnątrz i jakoś szczególnie pasjonująca, uczciwie mówiąc, nie jest, dlatego że to są przede wszystkim informacje ogólne, jakieś takie naprawdę sprawy powiązane z taką typowo wiedzą ogólną, encyklopedyczną nawet i trzeba by było się z tym zgodzić. To jest prawidłowy punkt myślenia, ale zastanówmy się, skąd on w ogóle się wziął. Dlatego, że na fakt, dlaczego my w ogóle tak mało pamiętamy ze szkoły, a z drugiej strony, dlaczego doprowadzamy do sytuacji, w której szkoła wygląda tak, jak wygląda, to na te wydarzenia paradoksalnie mogło mieć wpływ coś, co wydarzyło się w październiku 1806 roku. Cóż się wtedy stało? A mianowicie armia Napoleona pobiła, naprawdę zmasakrowała na polu bitwy wojska Królestwa Prus w czasie bitwy pod Jeną i to łączy się z naszym systemem edukacji o tyle, że Prusacy się po prostu nie chcieli poddać. Ich państwo na momencik podupadło, ale oni powiedzieli nigdy więcej. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której ktoś po prostu spuści nam taki łomot, dlatego to przyspieszyło, agregowało wiele reform, które w tamtym czasie miały miejsce. I jedną z takich reform, która była przeprowadzana, to reforma systemu edukacji. Chodziło o to, aby pruscy urzędnicy stworzyli obywatela idealnego, takiego, który jest posłuszny, nie ma własnego zdania i w dużej mierze będzie robił dokładnie to, co trzeba. I w tym celu zaprzęgnięto takie ogromne, naprawdę autorytety tamtego germańskiego świata i na przykład Georg Hegel, słynny filozof, doszedł do wniosku, że to zadanie stworzenia takiego obywatela będzie możliwe tylko wtedy, kiedy my go po prostu wszechstronnie wykształcimy i przesunął cały nacisk z tej wiedzy takiej bliżej niesprecyzowanej na encyklopedyczną, na takie informacje ogólne, aby później po na przykład maturze móc sobie wybrać kierunek studiów i w ten sposób się specjalizować, albo jeszcze lepiej, żadnego studiowania, tylko od razu do pracy na rzecz państwa pruskiego. Oprócz tego ktoś doszedł do wniosku, że jeśli mamy tak naprawdę dużo informacji do przyswojenia, tak jak powiedzieliśmy, głównie encyklopedycznych, to zaprzęgniemy do tego metodę pamięciową, która spowoduje, że uczeń, jak wróci ze szkoły, będzie musiał siąść i rzetelnie się tego wszystkiego uczyć. I w relacjach, w pamiętnikach uczniów z tamtego czasu widzimy, że to świetnie funkcjonowało. Oni nie mieli czasu wolnego, nie bez przyczyny. Ponieważ także ktoś zauważył, że jeśli uczeń ma za dużo wolnego czasu, to przychodzą mu głupoty do głowy, grzeszne myśli, więc
jeśli my go realnie zaprzęgniemy do tego, to w ogóle żadnego problemu nie będzie. Tak samo chodziło o to, żeby zorganizować inaczej rok szkolny. I pod wpływem przede wszystkim Wilhelma von Humboldta zorganizowano całość w takie lata akademickie, lata szkolne i od tej pory nie dało się przystąpić do szkoły w momencie, kiedy chcemy. Trzeba było się po prostu zapisać do klasy, która nieprzypadkowo, zgadnijcie ilu uczniów miała? 30. Bo policzono, że jeśli zgrupujemy na parę lat taką grupę osób, to zatrą się różnice społeczne, religijne, kulturowe między nimi, wyjdzie nam taki jeden płaski obywatel, równanie po prostu do określonego poziomu. Powołano także funkcję gospodarza klasy, który miał sprawdzać, czy ktoś czasami się za bardzo nie wybija, czy czasami na przykład, nie wiem, jakieś indywidualne myśli i toki nauczania nie przychodzą mu do głowy i jakby coś będzie zaraportowane do odpowiedniej osoby, na której spoczywał pełny obowiązek wychowania tych uczniów. I tymi ludźmi byli nauczyciele. Mało zaskakująco, pruscy urzędnicy postanowili, że taki nauczyciel będzie mało zarabiał. On nie ma pracować dla pieniędzy, tylko ma pracować dla idei i wybitny historyk dwudziestolecia międzywojennego Stanisław Kot doszedł do wniosku, że pruski nauczyciel zarabiał mniej więcej tyle, co parobek w tamtych czasach. Więc to dobrze pokazuje skalę. Również pod wpływem pruskiego systemu zorganizowano inaczej nawet meble w klasach i wszystkie ławki od tego momentu były zwrócone w stronę nauczyciela, a jeszcze kawałeczek dalej, nieco w innym miejscu, ale także pod wpływem pruskiego systemu wzięto z fabryk dzwonki, które mówiły o rozpoczęciu i zakończeniu pracy i także zaprzęgnięto je do szkoły. I teraz, gdy to słuchacie, to podejrzewam, że wielu z was się uśmiechnęło, ale to jest tak naprawdę bardzo tragiczne, dlatego że gdybyśmy ten przymiotnik pruski zastąpili współczesny, polski, europejski, światowy, to okaże się, że źródeł obecnego systemu edukacji musimy upatrywać precyzyjnie w czasach mniej więcej 200 lat temu w Prusach, a przypominam, był to przepiękny moment dziejów, gdzie wiele osób było święcie przekonanych, że pomidory to jest trujące narzędzie szatana i jeśli my je zjemy, to albo się otrujemy, albo po prostu umrzemy. Więc to pokazuje mniej więcej czas w dziejach, w których coś takiego w ogóle wymyśliliśmy, ale ku naszej wielkiej rozpaczy tym systemem zafascynowali się ludzie na całym świecie. On trafił do Stanów Zjednoczonych, do Japonii, do całej Europy w bardzo krótkim czasie. I pomimo tego, że my możemy dzisiaj na ten system bardzo narzekać, już wtedy na niego narzekano, to nie jest dzisiaj moje zadanie. Ja jestem zbyt malutkim człowiekiem, żeby w ogóle być w stanie proponować jakiekolwiek alternatywne, systemowe rozwiązania. Natomiast to, co mnie najbardziej boli w tym wszystkim, to jest sytuacja, że ten pruski system, który funkcjonuje pięknie do dzisiaj, umocnił schemat uczenia czegokolwiek w szkole. W jaki sposób on wygląda? Mamy lekcję, na której nauczyciel prezentuje jakąś treść. Najczęściej jest to wiedza encyklopedyczna. Zaprezentował treść, a następnie po jakimś czasie on po prostu sprawdzi, czy uczniowie się tego rzetelnie nauczyli. I śmieszne jest to, że gdy my słuchamy o takim schemacie, to on jest tak silnie w nas zakorzeniony, że nam się to nie wydaje czymś dziwnym, w miarę normalnym, a zaufajcie mi na słowo, to jest kompletnie nienormalne. A teraz dowód na to, dlaczego tak jest. Bo gdybyśmy precyzyjnie ten sam pruski czy współczesny system szkoły zaprzęgnęli do na przykład nauki pływania, to lekcja wyglądałaby następująco i zakładamy, że mamy do czynienia z uczniami rzetelnymi i z dobrym nauczycielem, żeby nie było, że naginam fakty. Czyli wyobraźcie sobie, że przychodzicie na moją lekcję, dzień dobry, fajnie, dzwonek zadzwonił. Na sali mamy w tym momencie taki duży basen o głębokości 5 metrów. Ja się rozbieram, ale spokojnie, mam kąpielówki, to nie jest patologiczna szkoła, jest wszystko w porządku. Wskakuję do tego basenu jako nauczyciel i sobie pływam i pokazuję wam, drodzy uczniowie, w taki sposób należy robić ruchy. Tak wygląda inny styl pływania i jestem dobrym nauczycielem, więc was pytam, czy macie jakieś pytania? Może jeszcze raz coś wytłumaczyć. Nie ma problemu, jestem tutaj dla was. Nie ma pytań? Świetnie. Dzwonek do domu. Za tydzień się spotykamy i jest sprawdzian. Więc ja każdego z was biorę i wrzucam do tego basenu, żeby sprawdzić, czy wy się tego nauczyliście. I tak wygląda schemat, prezentacja wiedzy, a potem sprawdzenie, czy wyszło. Tylko problem polega na tym, że w pośrodku tego schematu mało kto myśli, w jaki sposób ten uczeń ma się w ogóle tego nauczyć.
problem numer dwa jest taki, że często uczeń nie ma świadomości, że to on się uczy, a nie sam nauczyciel za niego uczy. I w ten sposób, po bardzo długich badaniach, doszedłem do wniosku, który psychologia kognitywna już dawno sformułowała, że bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której ktoś w ogóle kiedykolwiek nauczył nas, w jaki sposób się uczyć. I coś, co może brzmieć jak generalizacja, narzekanie smutnego człowieka, jest w rzeczywistości mocno osadzone w badaniach naukowych. Dwójka psychologów kognitywnych, Cornell i Bjork, sprawdzili, czy to, w jaki sposób uczniowie się uczą, pochodzi od nauczycieli. W 80% przypadków odpowiedź na to brzmiała nie. I ja nie obarczam za to winą nauczycieli. Piszę o tym dużo w książce, kiedy mówię, że nie chcę, żeby to oni byli tymi winnymi, w których się rzuca biblijne kamienie sprawiedliwości. Absolutnie nie. Natomiast fakt jest taki, że uczniowie nadal nie wiedzą, w jaki sposób się uczyć. Inne badania naukowe potwierdziły precyzyjnie tę samą tezę. I w momencie, w którym ktoś nas czegoś nie nauczy, to my będziemy doprowadzali do sytuacji, w której sami intuicyjnymi metodami będziemy próbowali zdobywać tę wiedzę. I uczniowie na całym świecie od wielu pokoleń dokładnie tak robią. Profesor Daniel Willingham doszedł do wniosku po bardzo długich badaniach, że takim klasycznym schematem, w jaki ludzie w ogóle uczą się, jeśli nikt ich nie nauczy, nie nauczy się uczyć, to będzie nic innego jak wielokrotne katowanie się, czytanie tych samych tekstów. Czyli czytamy go raz, czytamy go drugi raz przed sprawdzianem i mamy nadzieję, że to po prostu zadziała. I to dalej nam się wydaje jakoś nieszczególnie dziwne, no bo większość z nas się dokładnie w ten sam sposób uczyła, ale z punktu widzenia psychologii kognitywnej to jest przeubogi sposób uczenia się. Na przykład takie eksperymenty, które przeprowadzał Ernst Rotkopf, pokazują nam, że nie ma żadnego znaczenia dla wyniku na egzaminie, czy my przeczytamy tekst dwa razy, czy cztery razy. A teraz pomyślcie sobie o skali zmarnowanego czasu, męczarni, katorgi, którą my musimy poświęcić, żeby ten tekst tyle razy przeczytać. I to jest coś, co jest dramatycznie złe. Zresztą wielokrotne eksponowanie się na jakąś treść jest metodą tak słabą, że my jesteśmy w stanie się przekonać o niej tu i teraz. Wystarczy, że ktoś z was spróbuje sobie przypomnieć, co znajduje się na odwrocie banknotu 100-złotowego, najpopularniejszego banknotu w Polsce. Mamy tam orzełka, a pod spodem mamy bardzo ważny symbol. Prosty, jednoznaczny, nikt nie ma żadnego problemu z odczytaniem. Co tam jest? No właśnie. Wielokrotnie mieliście do czynienia z tym banknotem. No przecież byliście eksponowani na tą informację wiele razy. A jest tam nic innego jak dwa nagie miecze, płaszcz krzyżacki i hełm krzyżacki. Jednoznaczne symbole Wiktorii Grunwaldzkiej. To jest banalne. Widzieliście to 1000 razy, a i tak nie wchodzi nam to do głowy. Tak właśnie działają wielokrotne powtórki. I całe szczęście jest tak, że to nie jest sytuacja, w której zostajemy z tym i z niczym innym. Bo właśnie psychologowie kognitywni od wielu lat, od niepamiętnych czasów tworzą schematy, sposoby i metody nowoczesnego uczenia się jakichkolwiek informacji, z których po prostu wystarczy skorzystać. I to jest rzecz, która mi się wydaje dzisiaj prosta, ale jeszcze 3 lata temu nie miałem o tym bladego pojęcia. I dopiero kiedy to poznałem, rzuciłem się w wir badań i wierzcie mi na słowo, że przeczytałem setki artykułów naukowych, książek, konsultowałem to z ekspertami i byłem tym kompletnie zafascynowany z teoretycznego punktu widzenia. Postanowiłem napisać o tym książkę, ale doszedłem do wniosku, że jeśli moje badania pozostaną wyłącznie w sferze takiej czysto teoretycznej, no to będzie kolejna jakaś taka opisowa książka, która tam mówi właśnie, jak ktoś tam zbadał, może coś zrobić inaczej. Więc pomyślałem tak, że jeśli te metody rzeczywiście funkcjonują tak, jak przekonują nas o tym naukowcy, to jeśli wezmę dowolną czynność i dam sobie krótki czas, na przykład pół roku na jej przyswojenie w takim stopniu dobrym i to zadziała, to znaczy, że się przekonam sam i sam będę miał dużo entuzjazmu do tego, żeby o tym opowiadać. Dlatego poprosiłem moją żonę, żeby spośród 24 różnych egzotycznych języków wybrała dla mnie jeden, którego będę musiał się nauczyć w tylko i aż pół roku. Ku mojej wielkiej rozpaczy padło na język szwedzki. Nie zapałałem jakoś wielką sympatią do tego, bo zawsze ten język wydawał mi się tak mniej więcej brzmiący jak spadające ze schodów kaloryfer i zdałem sobie sprawę z tego, że to jest taka, no różnie bywa z odbiorem tego języka, ale słowo się rzekło. Losowanie miało być uczciwe, całość została zarejestrowana na wideo, jest dostępna w internecie, aby komisja gier i zakładów się nie przyczepiła do tego. I tak się zaczął mój proces. Po mniej więcej pół roku postanowiłem zdać egzamin na poziomie średnio zaawansowanym, który
jest organizowany przez Folk Universitetet przy aprobacie Svenska Institutet. No i jak poszło? No, ganska bro, mogę powiedzieć, że całkiem dobrze. Natomiast to jest taka rzecz, która została zrobiona przy użyciu tych konkretnie metod. I czy ja uważam, że to było trudne? Nej, der in the sport, ner. I to jest dla mnie ważne, że jeśli stosujemy te dobre i sprawdzone, skuteczne metody, to to wcale nie jest trudne. Druga sprawa jest taka, że większość osób, która stosowałaby dokładnie to samo, co ja, osiągnęłaby dalece większe, lepsze rezultaty niż cokolwiek mi się udało zrobić. Ja w trakcie mojej nauki korzystałem wyłącznie z powszechnie dostępnych metod, darmowych. Nigdy w tym czasie nie byłem w Szwecji. Rozmawiałem z dwójką Szwedów w międzyczasie, których spotkałem przez przypadek na ulicy. Pomyślałem, jesteście moimi ofiarami, muszę się teraz wygadać po szwedzku. Więc faktycznie pewnie pamiętają mnie do dzisiaj. Być może myślą, że każdy w Polsce zna szwedzki, ale niech zostanie im takie coś w głowie. I zdałem sobie sprawę z tego, że nie mogę teraz rzucić wszystkiego i uczyć się tego języka od samego początku. Jobbe huvde också tänka på min familj när jag pluggade svenska. Musiałem tak samo myśleć o mojej rodzinie, która właśnie się powiększała i za moment na świecie pojawiał się nasz syn i każdy wie, że to troszeczkę czasu zajmuje, tak troszeczkę, ale jednak zajmuje. I okazuje się, że rzeczywiście możemy korzystać z czegoś, co wcześniej przebadali naukowcy, absolutnie na naszą korzyść. I trudno mi będzie streścić 304 strony mojej książki, bo mam minutę 45, ale pomyślałem, że wyciągnę jedną z rzeczy, która wam pokaże, w jaki sposób bardzo często coś, co jest dla nas intuicyjne, nie jest wbrew pozorom bardzo dobre. Gdy weźmiemy sobie pod uwagę to, w jaki sposób ćwiczą muzycy, czy też ćwiczą sportowcy, to często oni ćwiczą, tak jak mówią o tym psychologowie kognitywni, w blokach, czyli na przykład ćwiczą jeden cios, cały czas go wyprowadzają tak samo. Jak go doprowadzą do perfekcji, pójdą kawałeczek dalej. To jest klasyczne uczenie blokowe. Natomiast okazuje się, że wszystko byłoby pięknie, gdyby nie życie i historia jednego człowieka, Mohameda Ali, który doprowadzał do sytuacji takiej, że w momencie, w którym chwilę ćwiczył na worku, to przez 3 minuty tam coś podziałał, potem brał skakankę, szybciuteńko przestawiał się na skakankę, za moment zaczął robić pompki, znowu wracał do gruszki i on wyglądał jak człowiek, który ćwiczy w wielkim chaosie, a my wiemy, bo on się często chwalił tym, jak ćwiczy. Zresztą jego trener powiedział, że on na sali wygląda jak najgorszy bokser świata i coś w tym było. Natomiast on nie układał wszystkich swoich ćwiczeń w blokach, tylko je przeplatał. Doprowadzał do sytuacji takiej, w której za każdym razem swoje mięśnie i swój mózg zaskakiwał zupełnie innym zestawem ćwiczeń i to świetnie zadziałało. I to, jeśli przerzucimy to na rzeczywistość szkolną, pokazuje nam, że gdy uczymy się wzorów matematycznych, to nie powinniśmy brać jednego wzoru, a następnie podrzucać do niego konkretnych działań następnych, tylko powinniśmy mieszać ze sobą właśnie wzory matematyczne, prowadzić taki tryb uczenia, w którym na przykład nie rozwiązujemy 15 tych samych ćwiczeń na jeden wzór, bo nasz mózg w pewnym momencie się wyłącza i to nie jest dla niego wyzwanie. Ale w momencie, w którym rozwiązujemy zadania 4 z jednego wzoru, potem 4 z następnego i 4 jeszcze z następnego, to on za każdym razem musi o tym pomyśleć. I badania, które w 2014 roku zostały przeprowadzone, pokazały przepięknie, że różnica między uczniami, którzy uczą się blokowo, a uczniami, którzy uczą się w przeplatany sposób, jest drastycznie wielka. I co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? To ci, którzy uczyli się tak jak Mohamed Ali, czyli przeplatali te wzory matematyczne, twierdzili intuicyjnie, że poradzą sobie o wiele gorzej niż ci, którzy się uczyli po Bożemu, blok za blokiem. A okazało się, że byli w stanie ponad dwukrotnie poradzić sobie na teście lepiej niż ci właśnie zblokowani. Tak bardzo to jest dla nas nieintuicyjne. Natomiast każda z tych metod, do których was zachęcam, żebyście właśnie zrobili to sami. Szukali na własną rękę sposobów, w jaki można się włamać do własnego mózgu. Ja to tak dokładnie nazywam. Pokazuje nam, że jeśli my użyjemy czegoś innego, to nam to w głowie po prostu zostanie. To właśnie z tego powodu większość z nas świetnie pamięta, co robiła w czasie World Trade Center, bo to jest rzecz, która nas zaangażowała. Ja to też dobrze pamiętam. Pamiętam wtedy, że poszłem do mojego wujka i tam wspólnie oglądaliśmy, jak dwie wieże płoną. I to było coś, co wywołało u mnie jakąś emocję, zaangażowało. Tak samo, jak większość z was zapamięta z tej prezentacji mój błąd gramatyczny, dlatego że powinienem powiedzieć poszedłem, a nie poszłem. Ale znowu, to co ja zrobiłem, to włamałem się do waszego mózgu. W tym momencie was obudziłem i to jest rzecz taka,
taka, która w dużej mierze jest podsumowaniem tego, czym są te wszystkie metody. Dlatego, że wielu z nas takie myślenie, w którym gdzieś siedzimy sobie z rodziną i słyszymy stwierdzenie idź się pouczyć, traktuje jak wyrok bez zawieszenia. A to nie musi być wyrok. Dziękuję.